Patrzcie na to. To jest ulepszona regalia. Co powiecie na tą furę? To jest dopiero ciekawe, nie? Zobaczymy, czy to jest taki monster truck. Przejedzie przez tą rzekę. Cyk. Czekajcie, znajdźmy jakiś taki normalny samochód. Tu mamy Subaru. Jedno koło prawie takie jak cały samochód. Ej, to musi być bardzo ciężkie. Gdzie jedziesz? Chodź tu. Ej, ja myślę, że to będzie dobra rajdówka. Musimy sprawdzić ten samochód na Tour de Podlasie chyba, co? Chyba czas na jakiś tuning, co? Nie, patrzcie, jak nim buja w ogóle. Ja nie wiem, chyba on nie ma zmiękczonego na maksa zawieszenia, coś tak czuję. Prawdopodobnie, no raczej na pewno mamy tu napęd na 4 koła. I jakieś ogromne wydechy tutaj z boku. Ale wydech mamy nie tylko z boku, mamy też z tyłu, tak jak w zwykłej regali. W zwykłej oczywiście w cudzysłowie, czy wie. Dzięki Szczepan za donate. Teraz tak, zrobimy tutaj tuning. Okej, możemy dać tutaj spoiler, no myślałem, że coś więcej będziemy mogli zrobić. Stawimy to, co jest standardowo. I tutaj, o, okropny ten spoiler jest, nie instalujemy tego nawet. Ulepszenia. Możemy dokładnie dać to, co było w poprzedniej regalii, ale teraz dajmy może V12. Czekaj, bo tu jest inna. V8, K7. Aha, dobra, to jest inna jednak. V-ka. Dajmy tu Supercharger. Yeah. Tu możemy sobie. O, i zobaczcie, tak samo jak tamta regalia, tak i ta ma założony dach. Zaraz zobaczymy, jak się drzwi otwierają i cała reszta. Mamy 1300 koni mechanicznych i 1800 kg. Normalnie ten samochód ważył 2750 kg. Także grubo ponad 2 tony, prawie 3 tony ważył. No i robimy go na offroady, no bo tutaj ciężko będzie go zrobić na coś innego. Patrzcie, nie można tu nic otworzyć teraz w tej regalii. A nie, można, tylko nie mogę X-em wszystkiego naraz otworzyć. Drzwi oczywiście wchodzą w koła. Nie otworzyły się na maksa, takie mam wrażenie. Okej. Cyk. I cyk. Okej. I tu możemy jeszcze maskę otworzyć i chyba powinniśmy tu z boku móc otworzyć. Tu nic nie ma, więc... Drzwi dziwne. No i taką furą to my możemy jechać na Tour de Podlasie, co? Regalia. Wersja Monster. O. Tak, ze skręcaniem będzie ciężko. Wow. Co on ma tutaj od dołu? Jakieś dopalacze czy coś? Widzieliście to? Jakieś silniki startowe? Co to było? Wow! Thanks and have fun. GTS-a, Mercedesa. Dzięki za donate. Wow. Czekajcie, bo nim się bardzo ciężko skręca. Jest taki trudny do opanowania teraz. Wow. Ale po tych kamieniach jedzie spoko. Większość samochodów się tam zatrzymuje. To taki tapczan, nie? Taki. No, za długi ten samochód jest. Co to za monstrum? To jest Quartz D-Type. Regalia D-Type, tak się nazywa. To jest samochód z Final Fantasy.
Tutaj jest taki monster, wiesz? Ja chyba zagram specjalnie w tę grę, żeby przetestować ten samochód i wszystkie jego modyfikacje i przeróbki. Tak czuję się zobowiązany do tego. Uwaga. Będzie skok. Cyk. Nieźle. Poszedł ładnie. O. Metry. Ale jakiś bot mnie tam nieźle zostawił z tyłu, więc trzeba go podgonić. Myślę, że tą furą może się to udać. Właśnie, zaraz wjedziemy do wody na jeziorku, na płyciznę, co prawda. Ale ciekawi mnie, jak ten samochód będzie sobie tam radził, bo większość aut, takich nawet offroadowych, dosyć dobrych, zawsze na tej wodzie gdzieś tam zostaje z tyłu, bo woda dosyć mocno hamuje samochody w tej grze. A zobaczymy, jak poradzi sobie ten monster truck. Wow! Już myślałem, że uda mi się czysto przelecieć, ale się nie udało. Nie doszło dobrze. Wow, wow! Czu! No widzicie, te dopalacze miał tam pod spodem jakieś. Co to było? Obniż go. Już obniżaliśmy wcześniej. Dobra, uwaga, wjeżdżamy w wodę. Uff. Nie no, leci ładnie. Zostawiłem tam Audi TT z tyłu. Jakby wody nie było. Naprawdę. Czyli monster bardzo dobry do jazdy po wodzie. O się. Co się stało? Czemu on tak dziwnie wystartował? Ja myślałem, że poleci w kosmos. Kiedy stream charytatywny na Kierę. No właśnie o tym mówię. Że... w ogóle streamy i akcje charytatywne to się zrobi jeden wielki marketing z tego już. To już... Ja uczestniczyłem ostatnio w jakimś tam streamie charytatywnym. I... drzewo! Ach. No i po tym streamie było tak, że proszono mnie, abym jakieś statystyki wysyłał, że tam ile posty zasięgu miały. Wcześniej nikt czegoś takiego nie robił, jak na przykład z Jarokami współpracowałem przy Japaczce, no to okej, wrzucisz coś, to twoja sprawa, to jest stream charytatywny, więc ty poświęcasz swój czas i ratujesz komuś życie, albo nie wiem, coś za to kupujemy, robimy fajne rzeczy, a nie na zasadzie, że o, ty się tutaj pokazujesz, robimy streama, ale na czacie co chwilę pokazują się jakieś informacje produktowe o naszych produktach, za które my nie odprowadzamy potem żadnych pieniędzy na cele charytatywne, tylko o, to jest, tak poczułem się wykorzystany przy takiej jednej akcji charytatywnej. To nie było na YouTubie akurat, ale no nie fajnie to wyglądało. No i właśnie po tej całej akcji poproszono mnie jeszcze o statystyki postów do... no, co ja tam miałem niby udostępnić, że tam przygarnąć moich widzów na takiego streama jednego. No i powiem wam, że no poczułem się wykorzystany, tak? Że ktoś po prostu taką akcją charytatywną w cudzysłowie zrobił sobie akcję marketingową. Co to za traktor? To jest, kurde, wielka maszyna. Nie pojeździłbyś takim? Patrzcie, nawet mogę łyka herbatki zrobić, bo dłuższa prosta. Chociaż nie, bo już. Siódemkę wbił i jedzie. Ja czasami tak robię. W moim Volvo wrzucam nadbieg,
I udaję, że mam automat. O się. Całą klasę piątą. Ja dobrze widzę, piąta S? Co to musi być za szkoła, że prawie cały alfabet masz klas? Piąta S? Pozdrawiam piątą S. Tam chyba było S, nie wiem, może źle przeczytałem. To ulepszy filmy dla nas. Znaczy, kierownicę ja planuję sobie ogarnąć, tylko no nie wolę nie robić tego przez donate. I patrzcie, co? Przeleciałem przez to drzewo? Ale dziwne. No nie, tak gościu napisał. Piąta S. U mnie była maksymalna C. Ja nie wiem, ile tych dzieci się teraz rodzi, że tyle klas robią. Wyobraźcie sobie, jak plan lekcji wygląda. A jeszcze może jest piąta X albo coś. Cholera wie, może to nie jest jedyna klasa. Dajcie spokój. Strasznie się tym samochodem jeździ. O ile tą poprzednią regalią ok, tak tym ciężko go opanować. Ej, jednak mnie ktoś wyprzedził. Kurde, zrobił trasę o pół minuty szybciej niż ja. Wow. Na koło gnoja. Nie no, na koło to my go chyba nie zrobimy. Na drift raczej też będzie ciężko. Tak, to jest zdecydowanie czajnik. Czajnik na 100%. Tak, mamy nowego czajnika w zestawie. Może to Zelmer czy coś, nie wiem.